Dziękuję bardzo. Proszę, głos ma poseł Andrzej Kania, Zjednoczona Prawica. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Wiemy, że kiedy nasiliła się fala tych uchodźców, imigrantów, pewnie państwo także też czujecie w swoich biurach poselskich, że ludzie przychodzą i okazują swoje obawy, swój lęk, niezadowolenie, ale tak naprawdę pytają, co dalej. Wiadomo, że wielu Polaków dzisiaj żyje w ubóstwie, w nędzy, wielu ludzi nie ma pracy i najbardziej ich bolą także i kwestie ekonomiczne, jakie czekają na tych przyszłych uchodźców czy też imigrantów. Chciałbym zapytać panią minister, czy prawdą jest, że Polacy, rząd polski zaoferuje bezpłatnie dla wszystkich imigrantów mieszkania? Czy prawdą jest, jeśli jest to nieprawda, proszę zdementować, bo ludzie, którzy przychodzą do biur, właśnie o to niepokoją się, że wielu Polaków nie ma mieszkań, natomiast my chcemy rozdawać dobra nie Polakom, a tym, którzy przyjadą. Ja wiem, że trzeba pomagać, wspierać, ale warto by było po prostu rzetelnej informacji, co otrzymają ewentualnie imigranci czy też uchodźcy. Dziękuję panu posłowi. Szczególnie zwracam uwagę na mieszkania, o których tak naprawdę ludzie się boją. Dziękuję. Głos ma poseł Tomasz Górski.